Siemano, cześć i czołem. To znowu ja, Esserin i Limbo, gdzie rozegramy kolejne przygody. Zginiemy dużo razy w krytycznych warunkach i niewyjaśnionych okolicznościach. Ale najpierw w ogóle musimy odnaleźć moment, gdzie skończyliśmy. To były początki zabawy z grawitacją. Tu nie byliśmy jeszcze. Tu. Akurat nam się załaduje gra. Tradycyjnie postaram się, żeby odcinki miały tak po pół godziny, więc od razu mówię, że dzisiaj, właśnie w tym odcinku, jeśli się uda, możemy dojść do końca tej gry. Okej. Jezu, nadużywamy tej windy, co nie? Nadużywamy to bardzo. Ach, na styk doskoczyliśmy. Co to jest? Aha, dobra. Już wiem. Dobre. Okej, to starczy. Oj, się napchamy w tej grze całej w ogóle. Gdybym ja tak pchał i pchał i pchał, to bym się napchał. O, dobra, to trzeba uważać. Udało się nam tam to zdobyć pudło? Jest, dobra. Jak tutaj właściwie... Jak się tak obróciłoby głowę, to tak różnicy nie ma jakiejś specjalnej. Oj, za bardzo. Jest, udało się, dobra. Jakieś tu choinki. O, ptaszek jakiś, świerko. Co to jest? A, to jest grawitacja. Zaraz. Dobra, wcale się nie domyślę, że to jest magnez. Dobra. Zapomniałem. Chyba musimy tylko to jedno podnieść. Udało się? Tak, udało się. Jak nam to spadnie na łeb, to będzie dopiero lacek. A właśnie, lubicie placki? Ja lubię po węgiersku. Są bardzo dobre. Co to jest? A. Dobra, wiem już jak to zrobić. Geronimo! Kolce. Ale się zmieściliśmy w czasie. Jo.
No i ja pierdzielę. Ach! Aha, dobra. No. Nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz. Jak to trzeba zrobić? Grawitacja karabiny, grawitacja karabiny. Chyba pękło. Podziwiajmy ten wspaniały moment, kiedy cząsteczki materiału rozpryskują się w każdym kierunku, a nasz bohater przelatuje i wydostaje się z tego ponurego i najeżonego popkami terenu. Tylko co teraz będzie? Czy przeżyje upadek?
odbił się jak piłka koszykowa. Ale skoro jeszcze nas nie cofnęło, to znaczy, że przeżyjemy. Chyba. Z nogą do góry piętą. Wstawaj. No obudź się. Żyjesz przecież, chyba. Tak, wstawaj, leniuchu. W końcu możemy stąd wyjść. Chyba. Chyba, że nam znowu coś zgotują. Ej, ja już nie steruję. Czyżby siostra? Chłopczyka? Tak więc udało nam się zakończyć tą grę. Może zakończenie nie jest tak prosto dla prostego rozumowania, zbyt oryginalne, czy no, oryginalne jest, ale takie efektywne. Ale powiem szczerze, w tej grze jest wiele ukrytych takich wątków, które po prostu poprzez grę i ten obraz twórcy chcieli ukazać. I końcówka również przekazuje taki jeden motyw. Polecam sobie poszukać na internecie, bo tego jest zbyt dużo, żebym tak na raz opowiedział. A też mogłem nie wszystko spamiętać. Ogólnie to polecam tą grę wszystkim ludziom, ponieważ to jest fajna odskocznia od takich nawalanek, hack and slashes, czy takich po prostu... Tej takiej gry nigdzie nie ma w zasadzie. Dlatego naprawdę polecam. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.